Na stadionie Krakowi, na którym swoje mecze rozgrywają zarówno piłkarze Pasów, jak też Puszcza Niepołomice, właśnie te dwie drużyny stają naprzeciw siebie. Krakowia w roli gospodarza, to 29. kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Obie ekipy potrzebują punktów, bo walczą o utrzymanie, ale w pierwszej połowie groźniejsza jest Puszcza, najgroźniejsza oczywiście po stałych fragmentach gry. Tutaj po wrzucie piłki z autu w słupek trafia Roman Jakuba. Już w piątej minucie było blisko, aby przyjezdni objęli prowadzenie. A to Kamil Zapolnik, ależ poradził sobie z Pietrym Zapolnik. Wystawił piłkę, a Wojciech Hajda daje prowadzenie Beniaminkowi. Puszcza Niepołomice, trenera Tomasza Tułacza, prowadzi w Krakowie z Krakowią 1-0 po bardzo dobrym początku meczu. Jak najbardziej zasłużone prowadzenie dla Wojciecha Hajdy, to pierwszy gol w sezonie. No a Krakowia, która w ostatnich 8 meczach wygrała tylko raz, za to było to tydzień temu i to z liderem Jagiellonią, próbuje odrabiać straty. Benjamin Kalman uderza jednak ponad poprzeczką. Im bliżej końca pierwszej połowy, tym przewaga Krakowi coraz większa, chociaż sytuacji podbramkowych wcale za dużo nie ma. Kornel Rupa przymierzył, ale się pomylił. Piłka przechodzi obok słupka i do przerwy Krakowia przegrywa 0-1. W drugiej połowie na boisku w barwach Krakowi pojawia się Kamil Glik. To jego pierwszy występ po kontuzji w rundzie wiosennej. A więc z Kamilem Glikiem Pasy będą próbowały odrobić straty. No i rzeczywiście na początku drugiej połowy mają kilka okazji podbramkowych. Tutaj Patryk Makuch strzelał, piłka trafiła pod nogi Patryka Sokołowskiego, no ale tutaj on chyba chciał przyjmować i to było złe przyjęcie. Futbolówka w rękach Oliwiera Zycha, który teraz zmuszony do interwencji i to była bardzo dobra interwencja. Jani Atanasow strzelał, ostatecznie piłka wybita za pole karne, a my jeszcze raz oglądamy tę doskonałą paradę bramkarza Puszczy. Oliwier Zych spisuje się ostatnio bardzo dobrze. W odpowiedzi strzał z dystansu Jakuba Bartosza, no i piłka wybita przez Hoskonena na rzut rożny. To już 81. minuta meczu, okres lepszej gry Puszczy, która znów próbuje strzelić gola. Strzał Artura Siemaszki i piłka w rękach Sebastiana Madejskiego. Chwilę później raz jeszcze Krakowia, która miała przewagę w tej drugiej połowie, no ale zbyt wielu strzałów na bramkę Oliwiera Zycha, zbyt wielu stuprocentowych sytuacji to nie obejrzeliśmy. Tutaj Benjamin Kalman strzelał głową, świetnie wyszedł w powietrze, no ale to uderzenie nie najlepsze. Piłka skierowana w murawę i przeszła obok słupka. Ostatni gwizdek i zwycięstwo Puszczy Niepołomice. Jakże cenne zwycięstwo. Puszcza notuje już drugą wygraną z rzędu i piąty mecz bez porażki. Ale co najważniejsze, Puszcza opuszcza strefę spadkową PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tam spada Korona Kielce. No i Beniaminek zrównuje się też punktami z Krakowią, którą na koniec sezonu wyprzedzi, bo ma lepszy bezpośredni bilans. A więc naprawdę ważne zwycięstwo Puszczy Niepołomice na stadionie Krakowi w Krakowie 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.